Dzień dobry, Ewo. Cześć, Kuba. Dużo dobrego słyszałem i czytałem na twój temat. Ktoś by powiedział, że koniec świata, ja bym powiedział, że początek świata tu się znajduje. Co to za miejsce? No, jesteśmy w chacie Wędrowca w Wetlinie, w Bieszczadach. Mhm. Miejsce to już jest od wielu, wielu lat na mapie Polski. Myślę, że dużo osób je zna. Myślę, że też dużo osób nie wie o tym miejscu, więc fajnie, jak im pokażemy. Ja patrzę też za tobą na menu i tak sobie czytam nazwy, które są dla mnie same w sobie poetyckie. Uważamy, że kuchnia przede wszystkim ma być codziennie świeża, wszystko od początku ugotowane, więc u nas nie ma niczego się nie mrozi, niczego się nie przetwarza, więc jest 10 dań stałych i jeżeli szefowie kuchni mają czas, no to właśnie robią to, co tutaj pojawia się na tablicy. Ale i tak dużo osób jest zainteresowanych specjalnością zakładu, naleśnikiem, tak. Który jest jakby racuchem, no jak go nazwać? No właśnie trochę z tym walczę, z tym słowem racuch, bo jednak racuch ma w swojej recepturze rzeczy, których tych naleśnik nie ma. On powstał 27 lat temu, kiedy były takie czasy, że tak naprawdę miałeś mąkę, cukier, wodę, tak. Mleko no i te jagody i do dzisiaj się tego trzymamy. Ten większy to jest 1,5 kg? Prawie. Prawie 1,5 kg? Prawie. To jest nie do zjedzenia. Do tego dostaje się dyplom za zjedzenie tego naleśnika. W takim razie ja się chętnie zmierzę z tym gigantycznym naleśnikiem, chociaż nie jestem w stanie powiedzieć, czy zjem go w połowie, ale ten dyplom, o którym wspominasz, brzmi kusząco, więc może uda mi się coś takiego no, dostać. No, Kuba, walcz. Może chociaż więcej niż połowę zjem. Spróbuję. Słodkiego życia. Dziękuję bardzo. Trochę jestem przerażony, ale trzeba się z tym zmierzyć i nawet warto. Jeszcze jak Robert zaserwował, to znaczy, że musi być przepyszne. Ja to zjem. ...85 ton jagód zjedli w ciągu ostatnich 15 lat odwiedzający chatę i ja dołożyłem swoje 3 grosze. Nie było lekko, ale się udało. Jest nagroda, dyplom. Jakub Porada, naleśnik gigant, został zjedzony.